Dzień dobry, witam serdecznie w... w końcu. Dwa tygodnie. dwa tygodnie. To leży u mnie już dwa tygodnie. Nie miałem czasu po prostu usiąść i tego nagrać. To proszę Państwa, to jest Max Stand. To jest produkt, który zamówiłem chyba z półtora roku temu na Kickstarterze i na którego tak strasznie długo czekałem. Ale w końcu mam okazję go otworzyć. Wyobraźcie sobie moją cierpliwość. To jest produkt, który ma za zadanie zdalnie, czyli indukcyjnie ładować nasze AirPods Maxy. Szczerze, ten Kickstarter tak słabo szedł, że myślałem, że on już nigdy nie dojdzie. I bałem się trochę zamówić model niebieski, że nie będzie dopasowany, więc zamówiłem wersję czarną, bo mi nie starczyło odwagi. Dobra, mamy jakąś instrukcję, i mamy w komplecie kable i końcówki. Ok, pierwsza rzecz. Dobrze, rozpakujemy kabelek. Typowy kabel USB-C do USB-C, którego na razie chyba nie będziemy potrzebowali. Drugi to jest USB-C do magnetycznego USB-C, i do tego celu są takie końcówki. Czyli kabel, jak widać, jest dosyć długi. I mamy USB-C, a na końcu jest końcówka magnetyczna. Proszę. E, przepraszam, ja cały czas mówię USB-C Lightning, oczywiście, bo ktoś w Apple pomyślał, i zamiast zrobić USB-C, co by ułatwiło wszystkim życie, to zrobili to, co ma sens, czyli Lightning zamontowali. Wyczujcie mój sarkazm. Dobrze, teraz tak, tą końcówkę wkładamy tutaj. I ona tak sobie wystaje. I nie mam najmniejszego pojęcia, co to oznacza dla słuchawek. Czy one myślą, że one są włączone, czy nie? I tutaj, w środku, mamy tę drugą, tą magnetyczną końcówkę. I to oznacza, że. Czy jakie teraz stawiamy, to one się powinny ładować, chyba. Tak się składa, że mam tutaj kabelek ładujący, więc znajdziemy naszego Mac Standa i znajdziemy w nim port ładujący. Jest, proszę bardzo. USB-C na szczęście. Kurczę, hmm. ciekaw jestem, czy to pasuje do czarnych e, AirPodsów lepiej, bo to jest taki ciemnoszary kolor. Spodziewałem się, że będzie czarny-czarny, dlatego go zamówiłem. Nie jest czarny-czarny. Wła... Właśnie skojarzyłem, że dioda pokazująca stan ładowania znajduje się na spodzie urządzenia. No dobrze, poszedłem Pythona, bo dioda oczywiście określająca stan ładowania znajduje się tutaj na dole urządzenia, co jest dosyć niefortunne w tym przy... przypadku, bo nie widzimy tego. Natomiast wszedłem tutaj sobie. I widać na telefonie, że mamy 80% ładunku i się ładuje, więc działa. Spodziewałem się, że będzie to trochę wolniejsze ładowanie niż normalnie, bo pewnie jakieś straty tam są na tym łączu, ale no zobaczymy. Tak wygląda Mac Stand. Nie pamiętam ile kosztował, bo już to tak dawno było chyba z 30 euro, czyli coś koło 100-150 zł zakładam, będzie gdzieś ten rejon. W urządzeniu musimy mieć taką ładną końcóweczkę, która nam wystaje i która jest średnio ładna. Samo pudełko jak wi widać, znaczy pudełko podstawka wygląda tak. Jest to dosyć twardy plastik. Tutaj jest taki metalowy, um, metalowy na wysoki poły chromowany pierścień. Guma jest na spodzie jest napis w takim aplowym stylu MAXTEN. Designed by Floating Pixels in Germany, czyli to jest niemiecka firma i no, trzyma się w miarę nawet, w sensie nie suwa się za bardzo. No i jeszcze, jeszcze raz zademonstruję. Stawiamy słuchawki i nie, mamy, nie, nie ma w zasadzie żadnego sposobu na zweryfikowanie, że rzeczywiście się podłączyły do ładowania poza otworzeniem z telefonu i e, sprawdzenia w widżecie odpowiednim. Dobrze, mam mam w końcu stojak na AirPods Max, jak macie jakieś pytania, jak zwykle zapraszam do komentarzy. Dzięki bardzo, see you.